Bartosz Giza, witam się z Państwem w kolejnym odcinku programu Twoje Zdrowie. Moim gościem jest dzisiaj pani Dorota Harbarczuk, dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o żywieniu żywieniu w dnie moczanowej. No i właśnie od tego wypadałoby zacząć. Czym pani Doroto jest dna moczanowa? Dna moczanowa jest chorobą, spowodowana jest nadmiarem kwasu moczowego i ten kwas moczowy odkłada się w różnych stawach i powoduje dolegliwości, no i także stany zapalne. Inaczej ona jest nazywana na przykład podagrą, kiedyś była nazywana też chorobą królów, więc to tak w wielkim skrócie. I generalnie za odkładanie z tego kwasu moczowego też są odpowiedzialne między innymi puryny. Puryny znajdują się w różnych, w różnych produktach, dostarczamy je z dietą. No i gdy jest ich nadmiar, no to jest w nadmiernej ilości właśnie powstaje ten kwas moczowy, który później, gdy się odkłada jest za dużej ilości, właśnie powoduje różnego rodzaju dolegliwości. No właśnie, czyli żywienie ma całkiem spory wpływ na dnę moczanową i w jaki sposób możemy to zwalczać właśnie za pomocą diety? Więc tak, od razu chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o dnę moczanową, tutaj w zależności, czy akurat aktualnie jest napad, atak dny moczanowej, czy to jest ta postać już taka przewlekła, że po prostu jest podwyższone stężenie kwasu moczowego, ale nie ma jeszcze objawów, no to tutaj w zależności od tego jakby rodzaju różni się też dieta troszeczkę, no ale generalnie na początku zawsze trzeba skonsultować się z lekarzem, bo zazwyczaj wprowadza się też właśnie leczenie farmakologiczne, a do tego dietę. Więc to jest takie jakby najlepsze połączenie. No i jeżeli chodzi o dietę, to należy wyjść od tego, że trzeba po prostu ograniczyć produkty bogate w puryny, czyli w te składniki, które właśnie nagromadzone mogą powodować później dolegliwości. No i puryny możemy znaleźć głównie w tłustych produktach, na przykład w serach żółtych, na przykład w mięsie, w wędzonych też produktach, na przykład w rybach wędzonych. Ogólnie w rybach też się znajdują, ale to już w zależności od rodzaju ryby. Najwięcej właśnie mają te ryby wędzone, więc to są produkty, które tak jakby na pierwszy rzut należy ograniczyć. Również jeszcze puryny znajdują się na przykład w grzybach, w kakao, w mniejszej ilości znajdują się także w roślinach strączkowych albo w szpinaku. Tylko jeżeli chodzi już o warzywa, to w warzywach znajdują się jeszcze i składniki mineralne, i błonnik pokarmowy, który utrudnia wchłanianie tych puryn. Czyli jeżeli chodzi o warzywa, nie musimy się aż tak obawiać spożywania ich. Pierwsze co, to należy ograniczyć te produkty mięsne i tłuszcze właśnie nasycone. No właśnie, czyli powinniśmy uważać na produkty tłuste oraz mięsne. To w takim razie, co jest zalecane dla osób, które mają taką dolegliwość? Oczywiście warzywa i owoce, z tego względu, że zawierają i witaminę C, kwas foliowy, tak jak wspominałam, błonnik pokarmowy, który utrudnia wchłanianie właśnie puryn, ale także na przykład nabiał, tylko chudy nabiał, czyli chude lub ewentualnie półtłuste twarogi, jogurty, kefiry, wszelkiego rodzaju tutaj właśnie produkty nabiałowe. Jeżeli chodzi o mięso, no to chude części, na przykład drób może być, tylko no też, żeby nie było w bardzo dużych ilościach, i strączki są zalecane, tylko to również jest już tutaj kwestia właśnie ilości. Czyli bardzo ważna jest konsultacja zarówno z lekarzem, ale też wydaje się, że z dietetykiem, żeby tą dietę jakoś móc tworzyć na podstawie naszego zdrowia i naszej dolegliwości dny moczanowej. I teraz właśnie, jak mógłby wyglądać taki przykładowy, pierwszy, jaki przychodzi pani na myśl, posiłek dla takiej osoby, taki pełnowartościowy posiłek dla osoby z dną moczanową? No na przykład, jeżeli chodzi o obiad, to mógłby być to na przykład makaron pełnoziarnisty z na przykład serem, mozzarellą, najlepiej by to była jeszcze mozzarella light z różnego rodzaju warzywami, na przykład nawet w sosie pomidorowym, i to byłby jak najbardziej taki pełnowartościowy posiłek. Ale generalnie, jeżeli chodzi o inne posiłki, no to mogą być też owsianki, na przykład właśnie też z jogurtami, z owocami, kanapki jak najbardziej, tylko na przykład z twarogiem i z warzywami, tak żeby starać się ograniczyć głównie te produkty mięsne. Nie jest też tak, że trzeba z nich całkowicie zrezygnować, bo często spotykam się właśnie z takim podejściem, jak prowadzę pacjentów, że to jest jedno z pierwszych pytań, czy jednak może zostać mięso w diecie. Może, tylko kwestia w jakich będzie ilościach, no i żeby nie było smażone na przykład i w bardzo, bardzo dużych porcjach.
Jeżeli chodzi jeszcze o pneumoczanową, to chciałem dopytać, czy jest to taka choroba, na którą jak już raz załóżmy, zobaczymy, że ona występuje w naszym organizmie, to czy jesteśmy na nią skazani do końca życia i do końca życia musimy właśnie dbać o tą dietę i ograniczać nasze tłuste produkty, czy jednak jest to taka choroba, którą da się zwalczyć i po prostu zdrowymi nawykami sprawić, że nie powróci już do nas? Tutaj trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jednak jak jest już podwyższone stężenie kwasu moczowego, to raczej trzeba uważać i no już tak raczej na stałe wprowadzić te zmiany. Tylko tak jak na samym początku wspominałam, jeżeli aktualnie mamy na przykład atak pneumoczanowy, to wtedy ta dieta musi być powinna być w zasadzie bardziej restrykcyjna. Ale potem, jeżeli już będziemy przyjmować i leki i wprowadzimy właśnie dietę, to bardzo często się okazuje, że można wprowadzić troszkę większej ilości na przykład właśnie produktów mięsnych i wtedy to żadnych dolegliwości nie powoduje. Więc zazwyczaj to jest kwestia po prostu jakby etapu choroby i nasilenia dolegliwości. Ale ja jeszcze nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy odnośnie tego, co też jest jeszcze zakazane, to alkohol. Bo na przykład piwo bardzo powoduje wzrost stężenia właśnie puryn, a później kwasu moczowego. Więc oczywiście każdy alkohol tak naprawdę wpływa niekorzystnie, ale właśnie piwo jest jednym z takich przykładów, który ma najwięcej puryn. Więc żeby o tym pamiętać. Czyli podsumowując, tak naprawdę bardzo ważne jest ograniczenie produktów tłustych oraz mięsa w naszej diecie. Wszystko tak naprawdę jest dostępne, tylko że z odpowiednim umiarem. Ważna jest również konsultacja zarówno z lekarzem, jak i z dietetykiem. To chyba i picie wody. Jeszcze o jednej rzeczy. I picie wody, tak. Bo jeżeli będziemy wypijać więcej wody, to ten kwas moczowy będzie wypłukiwany poniekąd, więc to jest ważne, żeby to było absolutnie podstawą. Czyli jak najwięcej wody, jak najmniej alkoholu, tak. Zdrowe odżywianie. Bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy już na kolejne odcinki programu Twoje Zdrowie.